Dla mnie najważniejsze jest to, że publiczność cały czas wierzy, przychodzi na nasze mecze, pomimo że nie widziała zwycięstwa chyba od początku października. Dlatego to zwycięstwo dedykuję im, bo zobaczyli kawał fajnego basketu, ale zobaczyli jedną rzecz, pod którą ja się zawsze podpiszę. Walczącą drużynę, a nie mającą do wszystkich pretensji. Kilkakrotnie w dzisiejszym spotkaniu byliście w stanie pokusić się o tak zwane rany. Z czego to wynikało, że mieliście aż tak dużo energii dzisiaj? Mocno trenowaliśmy i ja powiedziałem moim fizjoterapeutom, że to, że mamy duże oceny zmęczeniowe, wynika z tego, że była dobra praca na treningach. Dlatego tak naprawdę to, co zbudowaliśmy w tym mikrocyklu, pomogło dzisiaj zobaczyć drużynę zmotywowaną, agresywną. Piłki dzisiaj niczyje, widzieli Państwo, jak po parkiecie się rzucali. Dawno tego nie widzieliśmy, więc pytanie jest takie, czy to jest tylko przebłysk i motywacja w ramach rywalizacji o sponsora tytularnego? Czy może jakiś, nie wiem, nie chcę tego obiecywać, ale może jakiś promyk nadziei, że tak będzie właśnie wyglądało to w przyszłości?